dzisiejszych czasach robi się coraz droższe. I to już chyba nikogo nie dziwi. Szkoda, że ze wzrostem cen nie idzie też w parze wzrost jakości oferowanych produktów. Świetnym tego przykładem jest Realme 10, do którego osobiście nic nie mam i który jest naprawdę w porządku, ale nie oferuje w zasadzie nic więcej niż Realme 9 czy nawet Realme 8. Są oczywiście jakieś tam kosmetyczne zmiany, ale równie dobrze można było stworzyć jeden telefon i zaprojektować do niego trzy różne obudowy. I z roku na rok podnosić tylko cenę. I mamy gotowy przepis na sukces. No dobra, może nie sukces, ale prosty sposób do nabijania kasy. Tylko żeby na pewno się nikt nie kapnął, to oprócz obudowy, Realme dla niepoznaki wprowadziło kilka mniej istotnych zmian. Jak na przykład nowszy procesor MediaTek Helio G99 czy 16 GB RAM. Znaczy, jest 8 GB, które za pomocą magicznego suwaka można rozszerzyć o dodatkowe 8. Ale w praktyce to zwykły chwyt marketingowy. W codziennym życiu telefon raczej działa sprawnie. Nie zauważyłem większych problemów. Aplikacje otwierają się dosyć szybko, nic się nie zacina. Oczywiście nie jest to gamingowa bestia, ale w jakieś proste tytuły da się zagrać. Na przykład Tetris. W tym modelu nie mamy 5G. Choć podejrzewam, że tak jak to już bywało w przeszłości, być może również tutaj doczekamy się kiedyś wersji z 5G. Obudowa pięknie lśni. Dodatkowo znajdziemy port USB-C, slot na kartę pamięci i gniazdo jack 3,5 mm. Możliwość podłączenia słuchawek po kablu zawsze się ceni. Nie mamy za to głośników stereo. Szkoda. Ten pojedynczy głośnik jest, jak to Realme nazywa, Ultra Boom 200%. Prawda jest taka, że ja jednak podziękuję i wolę standardowe dwa głośniki stereo. Z tym Ultra Boom chodzi o to, że jak dojdziemy do maksymalnej głośności, to głośnik przełącza się w ten tryb Ultra Boom, czyli gra niby głośniej. Co z tego, skoro mniej czysto. I wibracje też są tu takie, no wiecie, z tych tańszych. Ekran to AMOLED 6,4 cala z 90 Hz odświeżaniem, rozdzielczością Full HD z plusem i jasnością dochodzącą do 1000 nitów. Jest to ekran podobny do tego, co mieliśmy w poprzednikach, o ile nie ten sam. Ale nie mam za to żalu, bo jest to ekran naprawdę dobry jak na tą półkę cenową. Jednak znowu widzimy czarno na białym, że dostajemy to samo co wcześniej, bez żadnych ulepszeń. Do tego nie mamy czytnika linii papilarnych zaszytego w ekranie. Jest on zaszyty w przycisku włączania-wyłączania. Trzeba przyznać, że działa całkiem sprawnie. Jeśli chodzi o baterie, to w średniakach przeważnie są one spore. I nie inaczej jest tym razem. 5000 mAh spokojnie wystarczy na cały dzień, a nawet dwa mniej intensywnego działania. Baterie uzupełnimy szybką ładowarką o mocy 33 W. No może nie jest to jakoś mega szybkie ładowanie, ale i tak szybsze niż w Samsungu czy iPhone'ie. Ładowanie do pełna trwa mniej więcej godzinę i 20 minut. Trzeba zaznaczyć, że ładowarka jest w zestawie. Więc za to należy się plus. Smartfon działa pod kontrolą Androida 12 i nakładki Realme UI 3.0. Cały interfejs jest nam dobrze znany. Jak to w Realme, trochę kolorowy. Ale mamy sporo opcji personalizacji, obsługę gestów i naprawdę wiele rzeczy możemy ustawić pod siebie. Mamy też kilka preinstalowanych aplikacji, jak na przykład gra Lords Mobile. Realme chyba czyta w myślach. Nie wiem skąd oni wiedzieli, ale zawsze marzyłem, żeby w to zagrać. Realme 10 został wyposażony w dwa aparaty. Główny 50 megapikseli ze światłem f1.8 oraz drugi w postaci czujnika głębi ostrości o rozdzielczości 2 megapiksele. Nie znajdziemy tu szerokiego kąta. Jest to bardzo podstawowy zestaw, który można znaleźć nawet w tańszych urządzeniach. Ale warto dodać, że mimo to całkiem nieźle radzi sobie w dobrych warunkach oświetleniowych. Fotki mają ładną kolorystykę, mamy automatyczny HDR oraz funkcję AI, która dodatkowo trochę podkręca kolory. W gorszych warunkach wiadomo, że widać zauważalny spadek jakości. W nocy, mimo dedykowanego trybu nocnego, cudów nie ma. I tak brakuje szczegółów. Autofokus nie jest mistrzowski, a do tego nie mamy optycznej stabilizacji obrazu. Stąd też zdjęcia wychodzą czasem rozmyte. Wideo zaś nakręcimy maksymalnie w Full HD i 60 klatkach na sekundę, co jest trochę rozczarowujące. Podczas nagrań statycznych obrazek wygląda ok, ale będąc w ruchu, drgania są dosyć widoczne. Do selfie mamy aparat 16 megapikseli. Jest ok. Tryb portretowy wyraźnie odcina tło, ale kolorystyka jest trochę chłodna. Przedni aparat nagrywa wideo maksymalnie w Full HD i 30 klatkach. Podsumowując, Realme 10 to spoko opcja, jeśli chodzi o model budżetowy. Ładnie wygląda, dobrze działa i nie sprawia problemów. A
ale jest bardzo podobny do Realme 9, a nawet starszego Realme 8. Zatem mamy podobne możliwości w trochę wyższej cenie. Ale wyższa cena chyba nikogo teraz nie dziwi, choć jego cena trochę już spadła od czasu premiery. Jak zejdzie jeszcze trochę i będzie w okolicach tysiaka, to z całą pewnością polecam. Ale teraz to myślę, że warto dołożyć te 200 i poszukać Realme GT Master Edition, który jest pod każdym względem lepszy. Jeśli jednak szukacie w tych chorych czasach oszczędności i liczy się każda złotówka, to Realme 8, 9 i 10 będą dobrą propozycją. Wiadomo, że Realme 10, z racji tego, że jest najnowszy, będzie miał najdłuższe wsparcie. Wszystkie te telefony są bardzo zbliżone parametrami i nieważne, który z nich wybierzecie, to powinniście być zadowoleni. Oczywiście, jeśli nie macie wygórowanych wymagań. Dobra, to tyle na dzisiaj. Jeśli materiał się podobał, to oczywiście pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Link do tego telefonu oczywiście umieszczę Wam w opisie pod filmem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!